Koniec. Ha, witajcie! Jesteśmy live. Dobrze, ja sobie tylko muszę podłączyć jeszcze laptopa na wszelki wypadek. Poczekamy sobie też na kilka osób. Przepraszamy Was za opóźnienie, ale widzicie, po prostu techniczne problemy totalnie dzisiaj mi wywaliły, bo prowadziłam innego live'a, gdzie mieliśmy zamieszanie, jak jeszcze nigdy się nie zdarzyło. I stąd to opóźnienie. Także chwilkę poczekamy, zobaczymy. Czy ktoś tutaj do nas dzisiaj dołączy na żywo? Oczywiście nagranie zostawimy dla Was do nadrobienia, jeśli macie ochotę. Także jeszcze chwilkę poczekamy. Przywitajcie się na początku, kto tutaj z nami jest, żebyśmy widziały, dobra? Ja mówię sobie przy okazji, słuchajcie, przygotuję, bo mówię dzisiaj wszystko po prostu jakoś, no wszystko tak się zaczęło z dużym chaosem. Także dajcie znać, nie wiem, czy będę widziała tutaj imiona wasze, ale kto tutaj z nami jest, przywitajcie się, zobaczymy, czy znajome twarze, czy może nowe twarze, które dzisiaj postanowiły do nas dołączyć. O, cześć, widzę imiona. Mary, hej, hej, witaj. Przy okazji możecie napisać, czy już nas znacie, czy jesteście pierwszy raz. No niektóre z was to na pewno będziemy tutaj kojarzyć, więc cześć Małgosiu, bo już niektórymi się oczywiście znamy. No, także jeszcze raz, jak dołączacie pomalutku, to chcemy tutaj przeprosić, bo mówię tutaj, prowadziłam po prostu innego live'a, na którym było bardzo duże opóźnienie i problemy techniczne, stąd opóźnienie też u nas. Więc też, no, ale fajnie, że i tak jesteście, to najważniejsze. Cześć Bożenko, Bożenka jest wszędzie, także dobrze. Widzicie, takie osoby zaangażowane i ciekawe różnych metod, otwarte na różne metody, no po prostu się wkręcają. Ale tak pozytywnie mówiąc, wkręcają się i naprawdę później są dosłownie wszędzie. O właśnie, jest Asia, która przybiegła z drugiego live'a. No witaj Asiu, cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że nie masz jeszcze dosyć, więc fantastycznie, Asia wie jak było. Dobrze, witajcie, bardzo fajnie. I Bożenka wita z bandą żółtych labradorów. Dobrze, cudownie. Bardzo się cieszę dziewczyny, że dołączyłyście, chyba że są jacyś panowie, to też możecie dać znać. I czy słyszycie pogłos? Bo ja słyszę pogłos siebie. Nie wiem Gosiu, czy ty słyszysz u mnie? Nie, u mnie jest wszystko w porządku. Dobra, bo ja słyszę pogłos, dobrze. No to dobra. To ja chyba muszę coś zrobić. Najwyżej dajcie znać, słychać pogłos, dobra. To Zuza nie kombinuje już bardziej dzisiaj i wyłącza profesjonalny mikrofon. Dobrze. Jest pogłos u Zuzy. Jakby było mało, prawda? Nie ma problemu, wszechświecie. Ja się nie poddam. Ja zrobię tego live'a. O jest. Czy teraz jest pogłos? Słuchajcie, teraz już nie ma pogłosu chyba. Albo Zuza już nie ma więcej gadać, z kogo się ma dzisiaj gadać. Jest mocniej. Dobrze, tak. No to z pogłosem nie będzie wam się dobrze mnie słuchało, ale bo ty Gosiu nie masz żadnego mikrofonu. Nie mam, podpięty. Masz podpięty mikrofon. Mhm. Słuchawek, a masz słuchawki może, żebyśmy mogły tutaj podłączyć u ciebie? Czy ja mam, a to ode mnie jest pogłos, czy nie? Wiesz co, bardzo możliwe, bo jak ja mam słuchawki, to chyba tutaj nie powinno czegoś takiego być. Dobra, jeszcze sprawdzę. A jest jeszcze pogłos? Oj, to słuchawki, to będzie mi ciężko chyba odnaleźć. Dobra, poczekaj Gosiu. Wejście no. I wyjście. Dobra, teraz spróbujmy. Słuchajcie, dajcie znać teraz, bo według mnie teraz już będzie w porządku. O. Już będzie chyba okej, okay, no nie? Bo ja coś zmieniłam w ustawieniach. Bo tam było coś innego. Dobra, jest już okej. Okay. No to słuchajcie, nie przedłużając, prawda? Zaczynamy nasz temat kolejny. Kolejny, dla niektórych kolejny. Dla niektórych pierwszy. Witam Was bardzo serdecznie. W tym tygodniu widzimy się tutaj na profilu Psiaki Zen. Za tydzień widzimy się na profilu Małgosi Pietrzak. Tak, żeby było urozmaicenie. Dzisiaj najpierw w ogóle poproszę Ciebie, Gosiu, po prostu na początku w sumie nas poproszę, żebyśmy się przedstawiły dla tych z Was, dla których jesteśmy nowe i takie jeszcze nieznane. Natomiast później opowiemy Wam po prostu o tym, no właśnie, czym są te terapie naturalne,
strony komplementarne. Jakie efekty przede wszystkim są w stanie zapewnić waszym psom i przy okazji wam samym również. Także taki jest plan na dzisiaj. Na końcu też opowiemy wam o ekscytującym programie, który dla was szykujemy razem właśnie z Gosią wspólnym. Też odeślę was za chwilkę do naszej pięknej strony, na której wszystko jest ładnie opisane. I tylko chcę wspomnieć, że taka cena promocyjna na ten program obowiązuje do końca miesiąca. Tylko do końca miesiąca. Także to też jest coś takiego, że tak powiem, no, z czego możecie sobie jeszcze skorzystać. Więc słuchajcie, działamy. Gosiu, żeby już troszeczkę teraz oddać Tobie głos, opowiedz kilka słów o sobie właśnie. Kim jesteś, czym się zajmujesz, jakie wartości wyznajesz w pracy ze zwierzętami? Tak, ja mam na imię, nazywam się Małgosia Pietrzak, jestem lekarką weterynarii, już od dłuższego w sumie czasu zajmuję się terapiami naturalnymi właśnie u zwierzaków, szczególnie u psów i kotów, także witam was bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście, to dla mnie też jest ogromna radość, że jesteśmy tak tutaj licznie dzisiaj oglądane i słuchane. Jeśli chodzi o terapie naturalne, no przede wszystkim myślę, że taka moja dewiza to wspierać, po prostu wspierać zdrowie naszych psiaków, naszych kociaków i innych zwierząt, to zdrowie zdrowotne, zdrowie fizyczne, ale także zdrowie emocjonalne i to, co udaje się przemycić coraz bardziej, no to oczywiście to połączenie samego opiekuna z jego zwierzęciem, to, że wy jako opiekunowie i my jako opiekunki zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy połączeni z naszymi zwierzakami, jak piękne lekcje możemy od nich czerpać, szczególnie właśnie jeśli coś idzie nie tak, czyli jakieś takie sprawy behawioralne, sprawy zdrowotne, warto też warto wspierać zwierzę z jednej strony terapiami naturalnymi, a z drugiej spróbować dowiedzieć się troszeczkę, otworzyć troszeczkę ten nasz umysł, co, jaka może lekcja płynąć od naszego zwierzęcia dla nas samych, która może nam pozwolić wejść w głąb siebie i po prostu pomóc samemu sobie, bo to generalnie myślę, że Zuza się ze mną zgodzi, że tak, o to tu chodzi. Tak. W momencie, kiedy my mamy równowagę, to nasze zwierzęta automatycznie się do tego dostrajają i dlatego tutaj jesteśmy tak bardzo ważni, my jako opiekunowie, my jako ludzie w ogóle. Tak. My jako ludzie, to też będzie bardzo, bardzo podkreślane tak naprawdę w naszym programie. No właśnie, i tutaj też chcemy już od początku tak naprawdę was, nastroić, nie? Można powiedzieć właśnie na tego rodzaju patrzenie na ten cały proces, który też będziemy chciały was wdrożyć, więc cudownie, Gosia, naprawdę, no wiadomo, to ze mną rezonuje, bo też dokładnie tak do tego podchodzę, więc ja nazywam się Zuza Rybarczyk, właśnie prowadzę tutaj ten projekt Psiaki w Zen, Zakątek Transformacji, czyli takie fizyczne miejsce, fizyczne gospodarstwo, do którego możecie przyjechać ze swoim psem na pobyt terapeutyczny lub wypoczynkowy w Beskidzie Niskim, no i tak jak Gosia, jestem bardzo taka zafascynowana i bardzo lubię przekazywać tę wiedzę dalej, terapiami naturalnymi i komplementarnymi, w tym metodę Tellington T-Touch, ziołolecznictwo, akupresurę, aromaterapię, tradycyjną medycynę chińską, wszystko co jest takie mniej znane i zrozumiałe, tam jestem. Muzykoterapia jeszcze. I śpiewanie psom. Tak. I granie na kawertach. Dobrze, więc wszystko, co nietypowe, znajdziecie na moim YouTubie. Zawsze śmieję, jak ktoś jest otwarty na tego rodzaju podejścia, to zapraszam. Więc tak, dzisiaj, kochani, właśnie. O co chodzi w tych terapiach? Słuchajcie, my postanowiłyśmy z Gosią, że zrobimy te nasze spotkanie, przeprowadzimy w taki luźny sposób, taki sposób nastawiony na rozmowę, na odpowiadanie na wasze pytania, ale także jesteśmy otwarte na usłyszenie waszych historii. Jeśli jest wśród nas, są osoby, które mają jakieś ciekawe przypadki, z którymi chciałyby się podzielić tutaj w komentarzu, dotyczące tego, w jaki sposób terapie naturalne, czy też te uzupełniające, komplementarne, po prostu u nich psów, czy u nich samych się sprawdziły i jak zadziałały, to naprawdę zachęcamy was już od początku, żeby po prostu o tym pisać. Tak, także my opowiemy o naszych takich case studies, jak najbardziej, tutaj nie podając oczywiście imion i tak dalej, no bo też nie chcemy tutaj po prostu prywatnych takich kwestii pokazywać, natomiast chcemy tak ogólnie wam opowiedzieć, jakie są możliwości, czego można się spodziewać, ale w jaki sposób należy również pozostać po prostu otwartym na to, jakie rezultaty mogą być najlepsze,
dla nas, dla naszego konkretnego psa. Także one nie muszą być takie wcale, jak sobie wyobrażamy. No właśnie, Gosiu, to jakbyś mogła zacząć, bo ja tak czuję, że ty tak chcesz zacząć ten temat. Tak, słuchajcie, ja sobie karteczkę przygotowałam, tak przeglądając właśnie moje notatki z analiz zwierzaków i z tego, jakie tam cudowne później plusy okazywały się na sesjach kontrolnych, to powiem wam, że przygotowałam sobie taką małą karteczkę i miejsca mi zabrakło. O, proszę bardzo. Tak, nawet się nie spodziewałam, że tego jest aż tyle. Także jest, rzeczywiście, i to jakby w zależności te korzyści to też od waszego zwierzęcia, od tego, jak wy bardzo jesteście uważnymi obserwatorami waszego psa czy kota, czy jesteście w stanie wychwycić takie zmiany, bo często jeśli chodzi o terapie naturalne, to są zmiany subtelne na początek. Potrafią być takie też z grubej rury od razu, owszem, natomiast w większości przypadków to są to zmiany subtelne i warto się na to otwierać, tak jakby spojrzeć na to zwierzę z taką ciekawością każdego dnia, na zasadzie ciekawe, co dzisiaj interesującego zobaczę. I w zależności też od tego, myślę, że to jest też taki ważny temat, jakie nasze zwierzę ma zasoby, czyli jakie jego organizm ma zasoby, bo pamiętajcie proszę, że terapie naturalne są terapiami delikatnymi, subtelnymi. One mają za zadanie uruchomić w organizmie pewne procesy samozdrowienia. I teraz w zależności od tego, czy ten organizm jest na to gotowy, czy on ma te zasoby, czy on jest na tyle nie aż za bardzo zaburzony, żeby po prostu rzeczywiście wdrożyć ten proces samouzdrawiania. Więc u jednych zwierzaków czy u ludzi może to być dużo szybciej, u innych może być troszeczkę wolniej. Natomiast to, co jak zaczęłam pracować tak stricte z terapiami naturalnymi i to, co zaczęłam obserwować jako takie pierwsze symptomy, to takie czysto fizyczne z ciała, czyli to, że na przykład sierść staje się dużo bardziej błyszcząca, miękka w dotyku, że być może wcześniej pies miał jakiś łupież, a teraz po prostu po zmianie diety, po wprowadzeniu jakiegoś konkretnego zioła, czy po akupresurze jest w stanie ta skóra, ta sierść, czyli ta powłoka fizyczna, ona się po prostu zmienia, to nasze zwierzę zaczyna wyglądać inaczej. Co za tym idzie, ono oczywiście zaczyna czuć się inaczej. I to, co często opiekunowie zgłaszają, co mnie w sumie chyba tak najbardziej cieszy, to jest to, że ta radość powraca do zwierzęcia. To jest ta radość, taka chęć do zabawy i też takie zrównoważenie. Czyli jeśli na przykład nasze zwierzę jest lękliwe, to pięknym objawem takiego procesu trochę zdrowienia i wkraczania terapii naturalnych właśnie do życia i do tego, że one działają, jest to, że to zwierzę zaczyna być bardziej odważne. Że na przykład opiekunowie zauważają, że jeśli na spacerze zbliżał się ktoś, to zwierzę gdzieś tam łuczkiem z boku, żeby tylko jak najdalej, a teraz idzie pewnie przed siebie i jakby z taką otwartością i większą odwagą. Jeśli na przykład wasze zwierzę jest za bardzo aktywne, w sensie za bardzo takie nadpobudliwe, to ono się potrafi też bardziej harmonizować, czyli lepiej sobie radzi w sytuacjach stresowych. Więc tutaj jakby możliwości jest mnóstwo w zależności, czego wasze zwierzę potrzebuje i gdzie jest ta nierównowaga i najczęściej dzięki terapiom naturalnym ono potrafi, jakby ma szansę wskoczyć z powrotem w tę równowagę. A tak już z takich stricte konkretów powiedzmy, tak, tarczyca potrafi się wyregulować, szczególnie u psów tak. Niedoczynność. To jest taki mój przykład rzeczywiście bardzo częsty, bo to już wielokrotnie spotykałam. Tarczyca jest takim narządem, który jest bardzo delikatny i on przy jakiejś nierównowadze potrafi się zaburzyć, co się często objawia właśnie niedoczynnością tarczycy. A przy pracy z terapiami naturalnymi nagle okazuje się, że po paru miesiącach te wyniki są idealne, chociaż wcale nie są wdrożone hormony. To też jeszcze z takich przepięknych cudów właściwie można by powiedzieć, to, że potrafi zniknąć jakaś zmiana na USG, na jakimś narządzie, tak? Na wątrobie, na śledzionie, nagle lekarz robi badanie i mówi, kurczę, trudno mi jest uwierzyć, nie ma, a było. Tak, dokładnie. To są takie malutkie rzeczy, które malutkie... O, bez... Oj, Gosia, nie słyszycie? Nie słyszę cię, nie wiem, czy tylko ja, czy wy też nie słyszycie. Gosiu. O, dzisiaj jest
Kurczę, tak pozytywnie ten dzień się zaczął. Jest wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. Jestem? Jestem czy nie jestem? Jesteś, Gosiu. Chciałabym powiedzieć, że już mnie nic dzisiaj nie zdziwi, ale boję się to powiedzieć, bo wtedy wszechświat mówi Zuza, jeszcze cię dużo może dziwić. Tak, ostatnie zdanie, Gosiu, że powiedziałaś, że oj, że małe rzeczy, że to przecież jest... Ale tak, no właśnie, widzicie, to się wszechświat zbuntował, jakie małe, one są ogromne. Zgadza. No to nie, to dopowiedziałam, że to są cuda, to są przepiękne takie zmiany, gdzie czasami lekarze mówią, oj, nie wiem, jak pani to zrobiła, ale zniknęło, ale nagle pomimo braku stosowania leków, wyniki się poprawiły, więc to też jest tak, że wyniki się potrafią poprawić. Też takie rzeczy, które dla Was, opiekunów, mogą być na początek nie do końca zauważalne, czyli na przykład to, że zwierzę lepiej śpi w nocy. Tak. To jest takie dość istotne, bo w momencie, kiedy to zwierzę się kręci, wierci, to oczywiście my jako opiekunowie i pozostałe zwierzęta w domu nie do końca śpimy dobrze, bo wiadomo, że to potrafi wybudzać. Natomiast w momencie, kiedy to ciało wchodzi w stan równowagi, to ono po prostu samo się reguluje i w nocy ten sen jest taki bardziej odżywczy. I też jakby chciałabym jeszcze dopowiedzieć taką rzecz, żeby właśnie otwierać się na tą obserwację zwierzęcia, bo często jest tak, że potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto nam powie, że się coś zmieniło, bo my jak jesteśmy na co dzień z naszym zwierzęciem, to tego nie zauważamy. Tak. I lubię takie sytuacje, gdy na przykład widzę się z kimś po kilku miesiącach i przedstawiam mu analizę zwierzęcia teraz, aktualnie, w porównaniu z tym, co było kiedyś. I nagle jest takie zdziwienie, ojej, ja zapomniałam, no, że na przykład coś było, a teraz już tego nie ma. Albo że ja jako opiekun opisywałam mojego psa jako smutnego, po prostu takiego smutnego, zrezygnowanego. Albo właśnie to, że wybudzał mnie non stop w nocy, co powodowało frustrację w całej rodzinie. Ojej, a teraz tego nie ma. Super. I to jest takie ciekawe, żeby zestawić się troszeczkę z tym i właśnie no wtedy się pojawia ta wdzięczność, kiedy my widzimy, że rzeczywiście dużo się zmieniło, kiedy mamy taki obraz, takie porównanie tego, co było i tego, co jest teraz. Tak, zgadza się. No właśnie to, co mówisz, właśnie to w szczególności to ostatnie jest bardzo, bardzo istotne, że my często jakby zgłaszając się do specjalisty, mamy konkretne oczekiwania w głowie, konkretne rezultaty, które chcemy osiągnąć. I teraz właśnie po drodze jakby oczywiście opisując nasze zwierzę i faktycznie odpowiadając na szczegółowe informacje, o którym zarówno Gosia, jak i ja w formularzu pytamy, kto był, ten wie. Bardzo często w ogóle jesteście zdziwieni, ale co to ma za znaczenie? Co to ma za znaczenie, czy mój pies woli cieplejsze miejsca do snu, czy zimniejsze? Co to ma za znaczenie, czy reaguje gorzej, gdy jest wietrzna pogoda, albo bardziej, gdy jest bardziej wilgotno na zewnątrz, prawda? Albo co to ma zaznaczenie, że powiedzmy posiada ten łupież na ciele albo jakieś przebarwienie na sierści, ale tylko w określonych miejscach. Co to ma za znaczenie? Prawda? No i właśnie. Oj, ma. No właśnie, i teraz tak. Tutaj jakby zderzamy się troszeczkę z takim zachodnim podejściem, do którego na pewno jesteście bardziej przyzwyczajeni, czyli no wiadomo, prawda, idziemy do lekarza, mówimy opisujemy kilka symptomów i dostajemy tabletkę, prawda? Tabletki, które podajemy tam kilka dni i tyle, prawda? Wizyta trwa 15 minut. No i mamy zderzenie z taką osobą, tak? Taką jak Gosia, taką jak ja, które, no nie wiem, godzina, półtorej, prawda? Znaczy w ogóle najpierw sobie analizujemy informacje z formularza, później robimy sobie analizy, na podstawie których dobieramy indywidualnie zalecenia do waszych psów, a później, no i też oczywiście z wami rozmawiamy, próbujemy zrozumieć, kim jest wasz pies, nie tylko zrozumieć jego chorobę, prawda? Bo my bardzo często skupiamy się na chorobie, na problemie behawioralnym, no i chcemy to po prostu zmienić. Natomiast my przede wszystkim chcemy zrozumieć, skąd u waszego konkretnego zwierzęcia tak naprawdę to źródło tkwi, bo u każdego zwierzęcia będzie tkwiło gdzieś indziej. Tym bardziej, właśnie, ja to tak lubię opisywać, mówię, Urity Hogan, bardzo naprawdę fantastycznej psiej zielarki, to usłyszałam i to tak zapożyczyłam, bo ze mną zarezonowało, żeby patrzeć na psa jak na ekosystem, że to jest ekosystem, w którym wszystkie narządy ze sobą rozmawiają, komunikują się, są ze sobą po prostu, tak, w takiej nieprzerwanym połączeniu i teraz nie możemy patrzeć na to, co na zewnątrz, bez uwzględniania tego, co
tym samym chcę pokazać ciało od wewnątrz, tak? Czy jakiś narząd za pomocą właśnie tego czy tamtego zachowania, czy tego czy tamtego symptomu, na przykład pod postacią właśnie jakiejś zmiany w kolorycie sierści, czy w jakości sierści, prawda? A my natomiast patrzymy na to jak na ekosystem, a dodatkowo bierzemy pod uwagę drugi ekosystem, który już w ogóle sprawia, że tutaj się totalnie unikalna jakość taka tworzy, ponieważ patrzymy też na ekosystem jako opiekuna, tak, ekosystem opiekuna, który no chcąc, nie chcąc będzie się z tym ekosystemem psa tutaj przenikał i wzajemnie na siebie po prostu wpływał, prawda? Więc to jest ta różnica, że zamiast patrzeć tylko na symptomy i leczyć symptomy, czy też po prostu cokolwiek z tymi symptomami chcieć robić i zmieniać, my staramy się patrzeć właśnie holistycznie i tak właśnie całościowo i naprawdę dobierać te zalecenia konkretnie pod wasz przypadek. Inny pies z tymi samymi symptomami prawdopodobnie nie skorzystałby w ten sam sposób z tych samych ziół, z tych samych zaleceń, które byście dostali ode mnie czy od Gosi. To też chcemy tutaj podkreślić, że to wcale na tej zasadzie nie działa. No i właśnie to, co jeszcze bym chciała podkreślić, to to, że w ogóle tego rodzaju pracy powinna towarzyszać ciekawość. Ciekawość, otwartość, no to standardowo muszę to wszędzie powtarzać, w każdym live'ie chyba. Ciekawość i otwartość, słuchajcie. Czyli nie zgłaszacie się do takiej osoby, która właśnie w ten sposób pracuje, z oczekiwaniem tego, że dobra, chcę po prostu, żeby mój pies przestał mieć problem z biegunką, ta biegunka jest zawsze jakimś takim standardowym chyba przykładem, tylko otwieram się na to, co jeszcze, co ta biegunka tak naprawdę chce mi pokazać na temat mojego psa, albo na temat mnie samej, no to jest w ogóle odjechane. Mm-hmm. Ale to tak daleko może sięgać, że nawet biegunka waszego psa może odmienić wasze życie. Słuchajcie, przygotujcie się, bo to, mówię, ta przygoda może sięgać dużo dalej i dużo szerzej po prostu. Także właśnie... To na pewno chciałabym też przekazać, nie? Że to jest bardzo, bardzo istotne. Ja właśnie tutaj głównie skupiam się na zaburzeniach behawioralnych, które właśnie często są bardzo, bardzo podchwytliwe, ponieważ często to, z czym ja się spotykam, to to, że opiekunowie opisują zachowanie swojego psa, opisują w sposób, no tak jak zresztą wygląda wszystko, bardzo obiektywny, bardzo subiektywny. Tak jak wiecie, biegunka nawet może być subiektywna, no bo dla jednego biegunka to jest w takiej formie, taka forma to już jest biegunka, a dla innego to jest po prostu taka luźna warunka, prawda? Natomiast zachowaniem powiem szczerze, że to może iść jeszcze dalej. Czyli zanim ja się dowiem, czym to zachowanie jest tak naprawdę, no to muszę zadać sporo pytań. No bo bardzo często to, co człowiek nazywa, no nie wiem, po prostu reaktywnością na dźwięki, no tak naprawdę co to mówi, prawda, jakby, ale po czym ty to rozpoznajesz? Albo mówisz, że mój pies nie lubi dotyku, no dobra, nie lubi dotyku, co to znaczy, co dokładnie widzisz, mówiąc, że twój pies nie lubi dotyku? Brakuje często tych konkretów, tych takich obiektywnych zachowań, po których można no trochę lepiej rozpoznać, w którym kierunku w ogóle możemy pójść. I co się bardzo często okazuje, i to jest w ogóle dla wielu opiekunów no takie totalnie niezrozumiałe, że że starając się znaleźć rozwiązanie na to, żeby właśnie wesprzeć psa w powrocie na przykład do spokoju, poczuciu bezpieczeństwa, my sobie analizujemy no właśnie takie symptomy, no takie jak wymieniłam, ale właśnie przy tym, no nie wiem, w których godzinach w ciągu dnia to się wydarza, prawda, najczęściej tego rodzaju zachowania, albo właśnie jak pies reaguje na dotyk w konkretnych strefach swojego ciała, to też jest dla mnie bardzo istotna informacja, ponieważ tutaj z dotykiem też mocno pracuję. Lubię także pytać opiekuna o to, jak on sam czy ona sama czuje się w momencie, gdy obserwuje dane zachowanie u swojego zwierzęcia, ponieważ to też mi daje informację, jakiego rodzaju bodziec, wyzwalacz może... Jakby, jakiego rodzaju wyzwalaczem to zachowanie jest dla człowieka i przez to, jakiego rodzaju informacja tutaj od tego jego psa płynie, tak? Czemu warto się przyjrzeć w kontekście własnego zachowania, własnych emocji, własnego samopoczucia. Także tutaj idziemy bardzo, bardzo głęboko i również o to, co wielu opiekunów właśnie dziwi, a to, że skupiamy się właśnie na wzmocnieniu narządów wewnętrznych. Gdy mówimy o agresji, to co to ma wspólnego? Co ma wątroba z agresją wspólnego? Gdzie
gdzie tu jest prawdziwe połączenie? Ja wiem, na początek to się wydaje abstrakcyjne i totalnie od czapy, natomiast gdy sobie to tak bardziej już analizujemy i wprowadzamy się w te różne koncepty, w szczególności medycyny chińskiej, która pięknie to wszystko tłumaczy i pokazuje, to wszystko zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe i przede wszystkim to zaczyna nabierać sensu, bo widzimy te, że tak powiem, odniesienia tych konceptów w prawdziwym życiu. Tutaj nie musimy tak naprawdę daleko szukać. Bardzo szybko jesteśmy w stanie zauważyć te zależności w codzienności naszej, w naszym własnym ciele, w naszych własnych emocjach i w innych ludziach i zwierzętach. Także to jest naprawdę fascynująca przygoda, po prostu. Życie robi się dużo ciekawsze, gdy patrzymy przez pryzmat szerszego obrazu i tych właśnie różnych połączeń, które istnieją zarówno w naszym ciele, w ciele naszego psa i pomiędzy nami i światem zewnętrznym, nie? Pomiędzy tym mikrokosmosem i makrokosmosem, w którym istniejemy i w którym jesteśmy zanurzeni. Ja też lubię to określenie. O, dobrze, Gosia, nagadałam się. Boże. No, powiedz właśnie, Gosiu, co według ciebie jest takie, jak ty do tego podchodzisz? Co jest dla ciebie takim często momentem przełomowym we współpracy z opiekunami, kiedy widzisz, że te zmiany tak na lepsze, bo to muszę w cudzysłów dać, prawda? Czym jest zmiana na lepsze ostatecznie i tak do końca nie wiemy, prawda? Tak, jest taka fajna anegdota, ale jest bardzo długa, to jej nie przytoczę. Że tak ostatecznie nie wiemy, czy ta sytuacja tu i teraz jest na lepsze, czy najgorsze, prawda? Nie wiemy, do czego to prowadzi. Więc to jest właśnie tym przełomem bardzo często według ciebie. No myślę, że tak, ale to jest znowuż moje doświadczenie subiektywne, jak żeby inaczej. Natomiast jest to najczęściej właśnie to, kiedy opiekun połączy sobie te kropeczki, czyli połączy sobie to zachowanie danego swojego zwierzęcia czy jego chorobę ze sobą. Czyli jaka lekcja, jaka wskazówka właśnie od zwierzęcia płynie dla niego samego. Bo jakby moje doświadczenie pokazuje, że to mogą być różne lekcje, tak, że jeśli na przykład, przytoczmy tą biegunkę, bo myślę, że ta biegunka jest takim bardzo trudnym tematem i często opiekunowie bardzo chcą, żeby tu się dużo zadziało w związku z tą biegunką, a najczęściej biegunkowe sprawy są związane mocno z emocjami. I teraz, no myślę, że te osoby, które mają bardziej wrażliwy żołądek, jelita i są bardziej wrażliwe emocjonalnie, wiedzą pewnie o czym mówię, nawet u ludzi z syndromem jelita drażliwego i tak dalej, gdzie to jest potwierdzone naukowo, że ma na to wpływ nasz stan emocjonalny. Tak, często jest tak, że po prostu to zwierzę, jako że ono jest bardziej wyczulone na zmiany energetyczne, wibracyjne, czy po prostu na zmiany takie stresowe w jego otoczeniu, a my jako opiekun jesteśmy dla niego bardzo, bardzo ważni, to często to zwierzę po prostu niejako, może nie, że przejmuje ten stres, ale odpowiada na niego w pewien sposób, tak? To tak jak, nie wiem, w stadzie zwierząt nie musi być komunikacji takiej typowo werbalnej, gdzie, nie wiem, coś tam zaszeleści w krzakach i jedno zwierzę komunikuje teraz wszystkim, że coś tam się dzieje i że uważajcie, uważajcie. Wystarczy, że ono tylko ucho nadstawi i nagle, szczególnie na przykład stado koni, gdzie u koni tym syndromem takim jest po prostu ucieczka, one wolą się oddalić i jedno ucho gdzieś tam się skieruje na te krzaki i nagle wszystkie konie zaczynają to czuć i po prostu zaczynają być w większej czujności i uważności na to, co się dzieje. Więc tutaj nie musi być mocnej komunikacji takiej werbalnej i tak samo jest z naszym zwierzęciem domowym, które nas kocha, które z nami mieszka, które jest z nami w ogromnej przyjaźni. Ono bardzo reaguje na nasze stany emocjonalne, na nasz stres. Ono bardzo odczuwa to, jeśli na przykład wracamy do domu z pracy bardzo zestresowani, źli, coś się wydarzyło, więc jakby nie chodzi o to, żebyście wy mieli jakieś wyrzuty sumienia, że wasze emocje mają wpływ na wasze zwierzę, natomiast sama ta świadomość już, po prostu świadomość, kropka. I obserwować siebie, obserwować, czy rzeczywiście przypadkiem te objawy nie mają jakiegoś dziwnego połączenia
w sensie objawy u zwierzęcia z naszymi emocjami, bo być może jest coś tutaj rzeczywiście. I często spotykam się z tym, że jeśli rzeczywiście opiekunowie zaczynają zgłębiać ten temat, to zaczynają widzieć te połączenia. Zaczynają widzieć, że na przykład ich zwierzę fizycznie czuje się gorzej, kiedy dla nich to jest jakiś stresujący, dłuższy moment w życiu, że na przykład te biegunki pojawiają się wtedy, gdy oni sami jest im jakby trudno strawić jakąś daną sytuację, dany stan emocjonalny, więc mam wrażenie, że akurat w moim doświadczeniu, w mojej pracy to jest taki moment przełomowy, czyli jakby z jednej strony wspierać to zwierzę właśnie terapiami naturalnymi, czyli ziołami, odpowiednią dietą, też medycyna chińska cudownie tutaj mówi o tych połączeniach cielesności z tą emocjonalnością. Natomiast no, to jest moje doświadczenie. W momencie, kiedy my sobie zdajemy sprawę, że nasze zwierzę nie ma tej biegunki na złość nas, po prostu ono jak takie lustro sczytuje coś z nas, z naszego domu, to nagle jesteśmy w stanie potraktować to jako po prostu wskazówkę do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić na lepsze. Albo chociaż na dany moment. I tak, to najczęściej jest taki moment przełomowy, gdy ten człowiek przestaje już tak mocno obserwować to swoje zwierzę, a wreszcie skierowuje trochę te radary na siebie i mówi, aha, to co ja mogę sobie dać, żeby sobie teraz pomóc? Jak ja mogę o siebie się zatroszczyć? I tak, to, co się dzieje niesamowitego, to najczęściej jest tak, że jeśli nasze zwierzę ma zasoby po prostu, czyli w miarę zdrowy organizm i jeszcze jest wspierane właśnie terapiami naturalnymi, to nagle ono trochę zostawione same sobie, w sensie, że my wtedy wreszcie zajmujemy się sobą i opiekujemy się sobą i dajemy sobie tą miłość i uwagę i nagle nie wiadomo kiedy ono przestaje mieć te choroby, przestaje mieć te dolegliwości. Tak, to prawda. Świetnie funkcjonuje. Tak. I to też jest bardzo ważne, żeby tutaj podkreślić, czyli na przykład naszym celem stosowania właśnie tych terapii naturalnych też nie jest to, żeby się siebie lub was uzależniać od nich, tylko żeby jakby traktować je jako takie koło ratunkowe, którego możecie się fizycznie chwycić, które daje wam też poczucie takiej właśnie sprawczości, tak. To jest jedno ze słów kluczy, o których zaraz powiemy więcej w kontekście naszego programu i dzięki któremu możecie właśnie jakby potraktować je jako takich łączników, którzy pomagają wam w powrocie do siebie, w zauważeniu tych emocji, w zauważeniu, w nabraniu na tyle tych zasobów u siebie, żeby zacząć te połączenia w ogóle obserwować i widzieć, i dostrzegać, i wyciągać wnioski. Także to jest właśnie też takie coś, co chcemy tutaj podkreślać, że jakby my z Gosią mamy, no tak... Mówię, nie tyle tutaj takie troszeczkę zadanie, żeby po prostu was wprowadzać i dawać wam wiedzę, tylko i wyłącznie dawać wam wiedzę i albo na konsultacjach, albo tym bardziej, żeby robić coś za was. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. I po prostu dawać wam zalecenia i mówić od A do Z, tak robić, broń Boże, nic nie zmieniać, jak czujesz inaczej, nieważne i tak masz tak robić. Nie. U nas działa to zupełnie inaczej. My jesteśmy bardzo mocno nastawione na to, żeby iść właśnie w takim przepływie, tak, z tym, co się pojawia pod wpływem tych zaleceń, co do was przychodzi w momencie, gdy zaczynacie je wdrażać, jak z kolei zaczyna reagować wasze zwierzę, tak pokazuję, bo tu Walenty gdzieś leży, leży jeszcze, dobrze, w innej pozycji, ale leży. Więc to jest to, żeby zacząć po prostu być lepszym, takim efektywniejszym obserwatorem waszego otoczenia i waszego zwierzęcia, które oczywiście jest bardzo ważnym elementem tego otoczenia. Tutaj Bożenka napisałaś, jesteśmy przekaźnikami emocjonalnymi dla naszych zwierzaków, mój zen to ich zen, no i że jest to wymagające wyzwanie, ale cudowne są efekty, powolutku, indywidualnie i jest pięknie z dnia na dzień. No, Bożenka ma cudowne nastawienie do tego wszystkiego, także to ja to zawsze, tak, mówię, z takim nastawieniem to się nie może nie udać, po prostu. W którą stronę na pewno właśnie takie osoby jak to ciebie, Bożenka, życie po prostu poprowadzi dla najwyższego twojego dobra. To tak po prostu musi się wydarzyć, no nie widzę innej możliwości, tak powiem szczerze.
Więc tak, właśnie jeszcze wracając do tych efektów, to co również obserwuję, no właśnie, i to jest w ogóle fantastyczne, że faktycznie opiekunowie zaczynają na początku zaczynają skupiać się mocniej na terapii, oddawać troszeczkę tę największą moc tej terapii, widzieć zmiany u zwierzęcia, więc zaczynają się bardziej, że tak powiem, no dobrze, tak dobrze się z tym czuć, prawda, i cieszyć się, że temu zwierzęciu jest lepiej. Natomiast właśnie chcąc, nie chcąc, wielu opiekunów idzie właśnie dalej i jakby to, te właśnie te takie, nazwijmy to pozytywne efekty, traktuje jako pierwszy przystanek do czegoś dalej, do czego te terapie mają ich doprowadzić. I wtedy, co obserwuję, to to, że ludzie sami z siebie zaczynają pytać, czy takie zioła też oni mogą pić, a może w sumie oni faktycznie muszą, tak się zastanawiam troszeczkę nad swoimi reakcjami, bo zauważyli jakieś połączenia pomiędzy swoim nastrojem i reakcjami swojego psa, albo może, no właśnie, jakby może troszeczkę inaczej zmienią postrzeganie ogólnie, prawda, życia i samych siebie, a nie tylko tak bardzo będą koncentrować się na zaspokojeniu potrzeb swojego zwierzęcia, no bo obie z Gosią mamy czasem takie poczucie, że wiele zwierząt, które do nas trafia, tak jakby komunikowało już przede wszystkim to, żeby człowiek zajął się sobą. Oj, tak. Prawda? To też myślę, że to ciekawy wątek. Ale bardzo często, słuchajcie, z Gosią mamy takie poczucie, że wielu opiekunów za bardzo przejmuje się wieloma problemami. We wszystkich najmniejszych objawiach widzi koniec świata po prostu i to, że oni zawiedli i że są beznadziejni. I tak bardzo jeszcze szukają kolejnych metod, technik i nie wiadomo czego jeszcze, żeby znowu z tą biegunką czy czymkolwiek psu pomóc, podczas gdy jakby umyka ich uwadze to, że dane symptomy dalej się utrzymują z tego względu, że pies chce im coś więcej z pomocą tej, powiedzmy, biegunki zakomunikować i ta biegunka nie może minąć, no bo jeśli ona minie, to człowiek nie wyciągnie lekcji. Słuchajcie, tak. Naprawdę. Jeśli wasze psy już wiele lat czasami pokazują pewne symptomy, z którymi już próbowaliście różnych terapii, no kurka i nic nie działa, albo działa, ale na chwilę. Dla mnie to zawsze jest informacja, żeby zrobić takie stop, zanim sięgniemy po coś nowego, zastanówmy się, czy jest tutaj coś więcej, czy jest coś głębiej, prawda Gosiu? Jakie ty masz spojrzenie na to? Tak, oczywiście, zdecydowanie, takie wiecie, oddawanie też tej narzędziowości, takiej mocy, że no dobrze, skoro wypróbowałam 49 terapii naturalnych i żadna nie przyniosła efektu na dłużej, no to spróbuję tej 50, a czemu nie? A często jest rzeczywiście tak, że to zwierzę ma jakąś misję, taką świadomą bądź mniej świadomą, do wypełnienia dla was właśnie opiekunów. I skoro wy obserwujecie w waszym otoczeniu tą biegunkę u waszego zwierzęcia, to często jest tak, że to jest dla was po prostu jakaś informacja. I szczególnie jeśli właśnie temu towarzyszą jakieś emocje większe, tak? Czyli jakaś poczucie bezsilności, czasami, złość, taka frustracja, smutek, no po prostu mnóstwo, czasem to są całe palety tych różnych emocji i jeśli wy to czujecie w związku z tą daną sytuacją, no to prawdopodobnie jest to dla was jakaś lekcja, przepraszam, bo przeczytałam komentarz, oj tak pokaż w kupie. Przekaz. Bardzo dobrze, Bożenko. Właśnie też tak chciałam to jakoś podsumować, ale myślę, że zrobiłaś to najlepiej. Chyba przekaz tak. No kurczę, powiem wam, cholerka, no ten wszechświat w różnych formach próbuje do nas mówić, naprawdę, w różnych formach. Czasem jest zdesperowany i mówi pod postacią przekazu w kupie. No słuchajcie, taka jest prawda, no nie będziemy temu zaprzeczać, prawda? Tak. Także jakby warto się zastanowić, czy znowuż sięgając po kolejną terapię, czy to nie jest tak, że znowu uciekamy trochę od tego, gdzie boimy się spojrzeć, gdzie po prostu może jeszcze czasem wydaje nam się, że nie jesteśmy gotowi spojrzeć, tak? Na coś może trudnego właśnie w nas, co nam to może przypominać z kiedyś, na przykład taka sytuacja takiej bezsilności, że my czujemy taką ogromną odpowiedzialność za jakąś istotę, a czasami właśnie warto jest to obrócić troszeczkę od drugiej strony, że no dobrze, no ale to co ja mam tutaj dla siebie, jaka to jest w tej kupie dla mnie informacja. Kupie siła. O co tutaj chodzi? Czy to przypadkiem nie jest tak, że właśnie
to ja na przykład mam bóle brzucha, nie wiem, jak idę do pracy, której już nie lubię, która już mi nie służy i po prostu i udaję, że tych bóli nie ma i udaję, że jest wszystko w porządku, a nasze zwierzę no nie udaje. No, ono czuje i po prostu reaguje i to jest tak, piękne, tak, tutaj tak. Nie ma analizy rozkminiania, czy mi się wydaje, tak. Czy mi się nie wydaje, czuje, reaguje, pokazuje od razu, to jest krótka piłka generalnie, nie ma owijania w bawełnę, nie? Nie ma myślenia u naszych psów pod tytułem, a może nie wypada, może nie wypada w ten sposób się komunikować. Nie. Koty to już w ogóle. Uogólniam, ale to jest tak stereotypowo trochę mówiąc. Koty to już w ogóle nie mają żadnych ukrytek. One pokażą od razu wprost, co myślą. Także to jest cudowne. Także kochani, w ogóle wiem, że wśród, nie wiem czy nadal wśród nas są, ale jest kilka osób, które widziałam, że tutaj się pojawiały wcześniej, które z takimi terapiami pracują, pracowały albo właśnie mają cudowne doświadczenia. Także bardzo się cieszę, że jesteście i chcecie po prostu odkrywać to dalej, tak? No bo to, tak jak mówię, to może mieć wiele jeszcze warstw i odgałęzień. Więc Gosiu, jak czujesz, czyżby to był dobry moment, żeby o naszym programie opowiedzieć naszym cudownym uczestniczkom? Tak, myślę, że już tak powolutku, bo też jakby tak. Myślę, że warto przekazać to, co tutaj my ustalałyśmy, że tak powiem poza anteną, tak. Że to też chodzi o to, że w momencie, kiedy, żeby dać wam narzędzia, tak, czyli w momencie, kiedy dzieje się na przykład coś trudniejszego dla was, jakby macie sobie takie życie stabilne i wszystko jest w porządku, bez jakichś takich większych odchyleń, natomiast dzieje się coś takiego dla was trudniejszego, to żebyście mieli te narzędzia, że okej, okay, jakby jestem w stanie spróbować pomóc swojemu psu na początku, jeśli widać, że jego nic mocno nie boli, wszystko jest w porządku, jakaś tam lekka, nie wiem, niestrawność, jakieś otarcie na skórka, bo gdzieś tam na spacerze zahaczył o coś, to żebyście wy też nie ugrzęźli w tym przekonaniu, że teraz wy musicie znowu po tą pomoc na zewnątrz sięgać, tak? Czyli gdzieś szukać, dzwonić, pytać i tak dalej, a żebyście mieli pod postacią właśnie terapii naturalnych takie no, narzędzia, że wiecie, że możecie w jakiś tam sposób pomóc temu waszemu zwierzakowi. I o co tak naprawdę tutaj znowuż chodzi? O to wasze poczucie bezpieczeństwa. O to, że wy wiecie, że okej, okay, mam w domu na przykład jakieś zioła, mogę zrobić napar i mogę przyłożyć w to miejsce tego przetarcia. I moje zwierzę nie umrze, tak? Jeśli na przykład spróbuję najpierw w ten sposób, jeśli to rzeczywiście jest bardzo lekki stan. Także też chodzi o to. Ja pamiętam moją klientkę, która, to było dla mnie bardzo, bardzo takie ważne doświadczenie, bo jej psiak oczywiście jest prowadzony weterynaryjnie i tak dalej, natomiast jest starszym psem i ma już tam różne swoje dolegliwości. I to, co jest najpiękniejszego, że ona mi właśnie powiedziała, że którejś nocy coś tam się wydarzyło, chyba jakoś gorzej oddychał i tak dalej. Ona oczywiście ma mnóstwo leków, wie jak reagować w takich sytuacjach. Natomiast właśnie to, co ona w tym momencie zrobiła, przypomniała sobie, że gdzieś ma jakieś notatki z kursu. I jeśli chodzi o terapie naturalne i że ma jakieś olejki i zaczęła właśnie wprowadzać aromaterapię i mówi, że już po chwili jemu dużo lepiej się oddychało, więc samo to, że ona poczuła tą sprawczość, to, że ona coś mogła zrobić w tym temacie, że ona się poczuła, że ona nie jest od nikogo zależna, że oczywiście jeśli jest potrzeba, korzystamy z tej pomocy na zewnątrz, natomiast jest ten moment taki, że możemy spróbować i no bo to my ostatecznie wiemy, co jest najlepsze dla naszego zwierzęcia, tylko tak mówię bardziej w głębi, my gdzieś tam często czujemy to, tak, czy ten lekarz, jak nie ten lekarz, to może inny lekarz, może inny terapeuta, może inna terapia czasami, więc my gdzieś czujemy i warto, żeby dotykać tych swoich sfer i rozbudzać je na tyle, żeby po prostu się nimi posługiwać później w trakcie życia. Tak, zgadza się. Więc to, co do Was szykujemy, słuchajcie, ja jeszcze raz tutaj wrzucę, bo już w komentarzu wrzuciłam stronkę, ale jeszcze raz, jakbyście sobie chciały zerknąć jednocześnie, gdy będziemy teraz o tym opowiadać, to tutaj wrzucam w komentarzu jeszcze raz link. Więc tak, szykujemy dla Was, słuchajcie, program. Program, który właśnie ma nastawić Was na to, żeby samodzielnie wspierać swojego psa przy pomocy natury, taka jest zresztą nazwa, będzie on trwał 2 miesiące i odbędzie się właśnie w formie online.
i przygotujemy go w taki sposób, żebyście zapoznali się z różnymi właśnie terapiami, które naprawdę bezpiecznie i efektywnie będziecie w stanie wprowadzić do życia swojego psa i będą jakby nasze spotkania, które dla Was przygotujemy, nagramy, do których będziecie mieć dostęp, będą skupiać się na blokach tematycznych, takich jak tradycyjna medycyna chińska, właśnie metoda Tillington T-Touch, czyli praca z dotykiem, praca z owijkami, akupresura, czyli rozwinięcie tak naprawdę pracy z dotykiem i poznanie punktów akupresorowych, z pomocą których też możecie i poprawić funkcjonowanie organów wewnętrznych, narządów wewnętrznych, jak również pozytywnie wpłynąć na stan emocjonalny swojego psa, a także zapoznamy Was oczywiście z takimi podstawami ziołolecznictwa, bo to jest ogromny temat, to nie o to chodzi, że zostaniecie zielarzami po tym programie, bo to jest temat ogromny, chyba największy z tego wszystkiego, że medycyna chińska też odjechana, też jest ogromna, ale no to jest duży temat, natomiast przygotujemy dla Was takie informacje w pigułce. No i dodatkowym jeszcze tutaj blokiem tematycznym będzie, będą te zagadnienia właśnie z tego zakresu z psychobiologii, psychosomatyki i będziemy Wam opowiadać przez swoje pryzmat swojego doświadczenia i wiedzy, jaki jest wpływ emocji na ciało, otoczenie właśnie w kontekście siebie oraz relacji ze swoim psem. Także to są takie wiecie, duże tematy mogłoby się wydawać, natomiast właśnie razem z Gosią postaramy się tutaj połączyć siły i zarówno wprowadzić Was te zagadnienia od strony właśnie tej zdrowotnej, tutaj Gosia poprowadzi tę stronę zdrowotną, a ja od tej strony behawioralnej. I tutaj połączymy, że tak powiem, naszą wiedzę, doświadczenie, nasze case studies również i różne energie, bo tak jak widzicie, jesteśmy dosyć różne od siebie. W taki sposób, żeby każdy po prostu znalazł coś dla siebie. To jest taki nasz tutaj cel. No i takich wykładów, które już wcześniej przygotujemy w tym programie, które będziecie mogli sobie w swoim czasie odsłuchać, będzie około 12 godzin. Tak obliczyłyśmy, że około 12 godzin, także dosyć sporo. W ten sposób dostaniecie dostęp naprawdę do unikalnej i trudno dostępnej wiedzy w języku polskim. Ja nieraz się dziwiłam, o Boże, ja to już kilka lat zgłębiam różne tego rodzaju terapie i nieraz nie mogłam się nadziwić, dlaczego po polsku nie ma żadnych artykułów na ten temat. Przecież to jest tak niesamowita, unikalna wiedza. Więc w tym programie, można powiedzieć, że to jest jedyny taki program dotychczas, który powstał, gdzie po pierwsze macie połączenie właśnie tak spojrzenia behawiorystki ze spojrzeniem lekarki weterynarii, plus na te zagadnienia, bym powiedziała. Bo takich połączeń, oczywiście takie połączenia są, ale nie ma takich połączeń w Polsce w kontekście terapii naturalnych i komplementarnych. Przygotowałyśmy dla Was różne pakiety, o których również możecie sobie więcej poczytać na stronie. I w pakiecie Pro oraz Premium Pro dodatkowo będziecie mieć możliwość uczestniczenia w sesjach na Zoom w Q&A i tam zadawać pytania i dostawać oczywiście na nie odpowiedzi, prawda? No wiadomo, bo zadawać pytania, nie dostawać odpowiedzi to trochę bez sensu, więc na pewno będziemy też na nie odpowiadać, więc albo można po prostu uczestniczyć w pakiecie tutaj Basic i mieć dostęp do, chciałam powiedzieć tylko, ale to nie będzie tylko, do materiałów, one będą naprawdę bardzo dobrze i bardzo kompleksowo dla Was przygotowane i właśnie zawarte w pigułce, żeby tym bardziej, jeśli dopiero zaczynacie, żeby to było w ogóle dla Was zrozumiałe, bo to na początku naprawdę może być czarna magia, sama po sobie wiem, jeśli będziecie chcieli pójść dalej, no to albo możecie skorzystać z tej wersji rozszerzonej o właśnie spotkanie Q&A, albo nawet skorzystać dodatkowo z sesji indywidualnej, łączonej, którą razem z Gosią dla Was poprowadzimy. No i co? Pierwsze nagranie, słuchajcie, zostaje udostępnione 26 marca, więc tak za ponad miesiąc. Później każde kolejne będą udostępniane co 2 tygodnie, więc naprawdę będziecie mieć sporo czasu, żeby się z tymi materiałami zapoznawać, a dodatkowo właśnie te sesje Q&A będą się odbywać tydzień po opublikowaniu każdego bloku tematycznego. Więc no, program spokojnie nawet 9 tygodni, Gosiu, nie? Tak chyba liczyłyśmy, że nawet 9 tygodni potrwa. Tak, troszkę więcej chyba niż 2 miesiące. No. Tak, bo tam później jeden ostatni Q&A będzie troszeczkę później, a ze względu na takie prywatne nasze kwestie, sprawy, więc ogólnie będą ponad 2 miesiące trwać. I chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że zostało jeszcze, jak tutaj nasz piękny zegar na stronie pokazuje, 8 dni, żeby skorzystać z oferty w specjalnej. Także też zachęcam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Więc mówię, tutaj ja jeszcze w opis wrzucę tę stronkę, jeśli będziecie chcieli sobie do niej wrócić.
bardzo długo ją tworzyłyśmy. Muszę to powiedzieć, no, Gosia, tak. Bo muszę tak, to powiedzieć, tak. Bo żebyście tak może, mam nadzieję, że to poczujecie po prostu, bo to no, kilkanaście godzin trwało, żeby się zastanowić, tak. Jak to wszystko dla was zebrać, żeby to było zrozumiałe, żeby to było takie dostępne dla osób, które totalnie nie mają pojęcia na temat tych terapii, bo naprawdę wiemy, jak to jest. Jezus, ja pamiętam początki z medycyną chińską, to myślałam, że mi mózg wyparuje, bo mówię, no fajny wykład, ale ja nic z niego nie rozumiem, jak o co tu chodzi. Co, jakieś pięć elementów, jakaś wątroba, kurka z wiatrem. Wiatr, który wpływa na wątrobę, o czym ta kobieta gada, nie? No, także słuchajcie, naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia. O, Ala napisała, że ziołolecznictwo ludzkie zajmuje mnie od dawna, ziołolecznictwo psie odkrywam dzięki Zuzie. No to fascynujące, no to Ala, kochana. To zapraszamy Cię do programu, bo naprawdę to jest fascynujące. My naprawdę się tym niesamowicie ekscytujemy. Każda z nas ma takie swoje koniki, ulubione tematy. Tak. Chcemy jeszcze podkreślić, słuchajcie, że dzięki temu programowi dostajecie połączenie też takiej wiedzy z właśnie z tą intuicją. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to jeszcze rozszerzyć, nie? Czyli tak, tak jak wspomniałam, naszym celem nie jest po prostu przekazanie wam suchej wiedzy i teraz wiecie, że nagietek jest przeciwzapalny. Wiecie, to nie ma się kończyć, prawda? Tylko chcemy was po prostu zachęcić do tego, żeby w tym wszystkim wiecie, zbudować sobie takie wiedzowe fundamenty, żeby wiecie, ten nasz mózg, umysł zaspokoić, ale później, żeby pójść dalej, pójść właśnie w te emocje, pójść w szukanie tych lekcji, intuicję, Gosia, prawda? Opowiedz o tej lekcji, bo to jest bardzo istotne w tym programie. Tak. Ojejku, takie mam wrażenie, wiecie, że to, że wy macie zwierzaki, my mamy zwierzaki, to jest w ogóle dla nas ogromny przywilej. Takie mam wrażenie. Zwierzaki ogólnie, większość z nich bardzo pięknie jest połączona ze swoją intuicją i naprawdę w momencie, kiedy mamy tą bazową część wiedzy, nawet na temat naturoterapii, to nie wiem, 3 do 5 ziół gdzieś tam w szafce, jakiś olejek czasami, ręce, tak, body touch, czy jakiś kawałek bandaża, tak. czy wstążki, czy do akupresury, naprawdę nie potrzebujemy nic więcej. Nagle okazuje się, że kiedy zaczynamy się tym posługiwać, to nasze zwierzę jest w stanie samemu nadać tor temu wszystkiemu. I często jest tak, że na przykład przy akupresurze, myślę, że przy T-Touch, Zuza też tak. Możesz potwierdzić, że na przykład zaczynamy w jednym miejscu, a zwierzę doskonale wie, gdzie ono by chciało być tam pomasowane, co by mu w tym danym momencie pomogło i obraca się jakimiś takimi częściami ciała dla nas niezgłębionymi, jeśli chodzi o tę wiedzę, a potem rzeczywiście okazuje się, że na przykład wybrało sobie taki punkt, gdzie nasze zwierzę teoretycznie nie ma wiedzy, na przykład medycyny chińskiej, przebiegu meridianów i różnych innych, chociaż nigdy nic nie wiadomo, że nagle wybrało sobie taki punkt właśnie na przykład wspierający wątrobę i jest ogromne zaskoczenie, że jak to? Albo na przykład nasze zwierzę, które nadmiernie wygryza się w jakimś miejscu. Często okazuje się, że jest to na przebiegu meridianu, który na przykład u tego zwierzęcia rzeczywiście jest taki do wspierania. Więc w momencie, kiedy wy macie już tą odrobinę albo nawet więcej niż odrobinę, taką właśnie wiedzę w pigułce, jesteście w stanie dobierać te terapie naturalne do waszego zwierzęcia, a ono was poprowadzi, bo to jest tak najczęściej. Tak. Czy nawet jak sięgacie po zioła, to po prostu to zwierzę, przecież zoofarmakognozja, ono często pokazuje, czego ono na ten dany moment potrzebuje. Więc warto korzystać właśnie z takiego nauczyciela. W ogóle mam wrażenie, że te nasze zwierzęta są nauczycielami na tylu poziomach. To się zgadza. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, a i jeśli chodzi o terapie naturalne, i jeśli chodzi o nasze własne doświadczenia i to co my możemy w sobie ewentualnie tam utulić, żeby nam było lepiej, to jakby zwierzę doskonale wie i ono nas tak tutaj bardzo mądrze kroczek po kroczku prowadzi. Także też warto by się było właśnie, tak, najlepsi nauczyciele, no warto by się było do jakby otwierać na tą naszą intuicję, na tą intuicję naszego zwierzęcia i razem właśnie we współpracy
iść przez życie w szczęściu i zdrowiu. Ha. Tak, 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 tak. Zdecydowanie, słuchajcie, do tego was zachęcamy, tak? Czy to właśnie w takiej współpracy indywidualnej, czy właśnie tej grupowej, którą tutaj rozpoczynamy, ponieważ no właśnie, chcemy was po prostu wam pokazać, że wy też wiecie, tak naprawdę dużo wiecie, dużo czujecie przede wszystkim. O, może tak, dużo czujecie, dużo do was przychodzi. Jakby, ale oczywiście w to nie wierzycie, prawda? No bo ja też sama po sobie wiem, że to jest trochę proces, żeby uwierzyć w sobie. No, wiele osób nam musi to najpierw potwierdzić, prawda? Że to, co czujemy, to, co nam się wydaje, to tak naprawdę jest prawdą, o, a nie czymś, co właśnie sobie wymyślamy. Więc naprawdę, no mówię, przez 2 miesiące, powiem wam szczerze, to jest długi okres. To już jest długi okres. Inne programy wcześniej prowadziłam i też mniej więcej 2 miesiące trwały i widziałam, że oczywiście uczestniczkom, które no jakby, że tak powiem, zaangażowały, tak, i wzięły taką odpowiedzialność za to, jak skorzystają z tej wiedzy, no bo to jest tutaj naprawdę kluczowe, no to po 2 miesiącach im się bardzo dużo pootwierało, dużo rzeczy sobie uświadamiały właśnie na temat tych połączeń u ich psów, ale między nimi i psami, to po prostu było niesamowite. I to naprawdę jest niby długi, ale jednocześnie niedługi czas tak naprawdę, żeby właśnie sobie na to pozwolić i żeby jakby przeznaczyć ten czas, wejść w ten czas i w ten okres z taką intencją, że ja właśnie otwieram się na to, żeby ten potencjał zobaczyć, dostrzec, poczuć, otworzyć się na własną intuicję, tak, zaufać temu, że dam sobie radę, tak, że sobie poradzę, bo naprawdę każdy sobie poradzi, w tym osoby, które naprawdę nie były wcześniej na żadnej konsultacji, bo to też myślę, warto, żeby podkreślić, na żadnej konsultacji, na żadnym warsztacie, na żadnym webinarze, spokojnie, naprawdę, słuchajcie, dacie radę. Tutaj nic, no mówię, wszystko będzie w taki sposób przez nas przedstawione, że jeśli już coś będzie niejasnego, no to wtedy po prostu, jak to powiedzieć, no możecie dopytać na sesjach Q&A. Na to będą właśnie przeznaczone. Także kochani, kochane, bo chyba same kobiety do nas dzisiaj dołączyły. Myślę, że powiedziałyśmy, i przynajmniej ja tak czuję, Gosiu, nie wiem jak ty, ale ja czuję, że tak powiedziałyśmy wszystko, co dzisiaj chciało zostać powiedziane. Tak. Chciałam was przy okazji zaprosić na drugi live, który się, poczekajcie, odbywa za tydzień u Gosi na profilu. Tak? Gosi na profilu. Zapraszam. Będziemy jeszcze pisać, spokojnie. 28 Gosiu, 28, czyli dosłownie dzień przed zakończeniem tej promocji, tej ceny promocyjnej, jeśli będziecie chciały z niego skorzystać. Bożenka wchodzi w to, no kochana, jakbyś tu mogła nie wejść w to. Bożenka była na pierwszym programie transformacji, także i jest do dziś. Bożenko, jak się czujesz? Przeżyła. Przeżyła, wyszła z tego cało, wzmocniona. Jaka uśmiechnięta, proszę, jaka pozytywna. Bożena, jedna z najbardziej pozytywnych ludzi, jakie poznałam, naprawdę. Po prostu z takim nastawieniem to się nie może udać właśnie, tak jak powiedziałam, to się nie może udać. Także Bożenko, cudownie, jeśli chcesz kontynuować, bo ty tutaj już zakopanem zaczęłaś na żywo, ale tutaj oczywiście będzie mnóstwo nowej wiedzy jeszcze, także tego się nie da tak na jednym warsztacie omówić, także to wszystko, nawet jeśli już byliście na jakichś warsztatach, czy czymkolwiek, ale na przykład u kogoś innego, albo nawet u nas, to i tak to będzie coś jeszcze innego. To nie da się po prostu. Ja na treningi Tita czy jeździłam, kurka, tyle razy, niby to samo gadali tu i tam, a i tak zawsze usłyszałam kolejną warstwę, odkrywałam kolejną warstwę tego samego tematu i to było dla mnie naprawdę niesamowite, nie? Cudownie. Także dziewczyny, bo myślę, że tak mogę powiedzieć, live zostaje zapisany, będzie też dostępny na YouTubie Psiaków Zen, także na spokojnie możecie sobie też, jeśli dołączyłyście później, to spokojnie będzie on tam dostępny dla was, będziecie mogli sobie nadrobić, tak, jeśli dołączyliście później. Także widzimy, może jakieś jeszcze pytanka są. No właśnie, może tak, bo na przykład wasze zwierzę coś ma i czy to pomoże? Właśnie, kurczę, nikt tutaj nie ma zwierzęcia, które potrzebuje tak bardzo pomocy. Dobrze, to bardzo dobrze. Jesteście w takiej sprawczości, że nie potrzebujecie jakoś. Jesteście stwierdzili, a co mam pytać, w sumie wiem. To co mam brać udział w jakimś programie? Ja już w sumie właśnie sobie uświadomiłam, że już rozumiem. Ale jeśli tak jest, to też jest cudownie. No cudownie, to, słuchajcie. To jest ten etap taki, wiecie, docelowy, taki, tak, że ja już nic nie muszę, bo ja już wszystko wiem. Dokładnie. W sensie wiem, czuję. Moja intuicja wszystko wie. No wszystko, tak, że wiem wszystko, to też jest odważnie powiedzieć, prawda? Bo, tak. Bo ten... O dobra, Bożena, jako Bożenka dałaś tutaj temat. Zapalenie szczeliny międzypalcowych.
O kurde, mogła na... Tak, to pewnie chodzi o te przestrzenie międzypalcowe. Przestrzenie, tak. Ja mam to, słuchajcie, w ogóle zapisane, bo ja nie przeczytałam wszystkiego, co tutaj mam na mojej kartce, a propos co... I to tylko przy paru psiaczkach wypisałam. Natomiast co jest takie naprawdę bardzo fajne, że w momencie, kiedy zaczynamy stosować terapię naturalną i na przykład tak jak medycyna chińska właśnie mówi o termice i tak, energetyce naszego ciała czy naszego zwierzęcia i rzeczywiście wychodzi taki nadmiar gorąca, także takie zapalenie przestrzeni międzypalcowych to może być właśnie objaw nadmiaru gorąca w organizmie według medycyny chińskiej i zaczynamy takie zwierzę umiejętnie troszeczkę ten ogień u niego redukować przez różne jakby możliwości, to w zależności też od zwierzęcia, to rzeczywiście okazuje się, że to potrafi się bardzo ładnie wycofywać. Tak. Bo ja też, jak mam takich klientów, z którymi już współpracuję dość długo, to na przykład niesamowite jest to, że teraz na wiosnę, znaczy teraz, na poprzednią jeszcze wiosnę, już były takie bardzo, bardzo oczywiście pozytywne obserwacje, że na przykład o, moje zwierzę już rok wcześniej, o tej porze roku, już na przykład miało jakiś świąt, miało stany zapalne skóry, miało właśnie jakieś czy przyrzedzenia włosa, czy właśnie jakieś hotspoty, a teraz tego nie ma. Ciekawe, będę to obserwować dalej. Także jest tutaj potencjał rzeczywiście. Możemy też jakby w programie też będziemy mówili, co oznacza, mówiły, co może jakby oznaczać stan zapalny skóry i z jakim narządem wewnętrznym właśnie ta skóra jest powiązana, także zapraszamy, bo tam też będziemy wspominać, myślę, że dość mocno, bo to są takie sprawy powszechne, dość no, często występujące po prostu. Natomiast jak najbardziej można z tym dużo, dużo, dużo podziałać. Tak, ja bym chciała jeszcze dopowiedzieć, że często bierze się to z nadmiaru też wilgoci, bo w ogóle medycyna chińska bardzo mocno skupia się na takich czterech, można powiedzieć, rodzajach zaburzenia, nadmiaru wilgoci, nadmiaru suchości, nadmiaru gorąca, nadmiaru zimna. I dlatego właśnie mówimy, dlatego tak ważne jest to, żeby danemu symptomowi, i tak jak Bożenko tutaj opisałaś, przyjrzeć się w sposób bardzo indywidualny i też szukać tych wskazówek w innych jeszcze miejscach, prawda? No właśnie, wilgoć to numer jeden, no, plus na naszych terenach, więc tutaj też patrzymy na wilgoć środowiskową. Czasem to też jest kwestia wilgoci w mieszkaniu czy w domu, tak, która też oddziałuje na nadmiar wilgoci, która gromadzi się w ciałach naszych zwierząt. A z kolei nadmiar wilgoci też może być powiązany na przykład z trzustką, z śledzioną trzustką, bo tak w medycynie chińskiej to jest takie jedno, to jest takie trochę inaczej, ale to jest jedno i to samo. Także to też nam z kolei może powiedzieć, że a, śledziona trzustka poprzez te zapalenia mówi help me! Albo drapanie się, tak? Znowu, mój pies się drapie, co zrobić? Jak zatrzymać drapanie się? O kurka wodna, co wewnątrz krzyczy poprzez drapanie się, że nie jest zauważane. Tak zachęcamy Was do tego, żeby na to spojrzeć. Też będziemy zachęcać, tak? Żeby widzieć to, co na zewnątrz jest manifestacją tego, co wewnątrz. Po prostu. Co chce zostać usłyszane? Ja to tak lubię na to patrzeć, nie? Tutaj też pytanie z kolei od Karoliny. Co myślicie o padaczce? Kolejna taka ciekawa, kolejny temat, który no jest tematem, co myśli? No nie jest fajna. Ja chyba to myślę o padaczce. Nie, wiecie, sorry, lubię czarny humor, to już też muszę tak wspomnieć, kto mnie zna, ten wie. No co myślicie o padaczce, do padaczka, to też często jest, no ta wątroba lubi się odzywać poprzez padaczkę. Nie wiem, czy ty, Gosiu, masz takie, to wiem. To taki niekontrolowany wiatr też według medycyny chińskiej właśnie w organizmie, to jest ta padaczka, czyli te drżenia mięśniowe. No tutaj też należałoby, że tak powiem, zerknąć co głębiej i jakby czego manifestacją, tak jak powiedziała Zuza, czego manifestacją jest ta padaczka. Natomiast też w programie, tak myślę, jeśli chodzi o padaczkę, no będzie akupresura, która jest cudowna i która rzeczywiście jest w stanie harmonizować tą wątrobę i troszeczkę korygować ten wiatr. Są też takie protokoły, jeśli chodzi o akupresurę, co możemy zrobić w trakcie ataku padaczkowego u naszego zwierzęcia. Też miałam jedną klientkę, która zaczęła stosować i zauważyła znaczne skrócenie się tych epizodów w momencie jakby w porównaniu, gdy nie robiła tego protokołu. Także jest troszeczkę możliwości, natomiast zależy właśnie, żeby to dostosować indywidualnie do danego zwierzęcia. Natomiast wsparcie ziół, jeśli chodzi o zioła, które będziemy my proponować,
takiej formie bezpiecznej, a wspierającej organizm, odżywiającej to ciało, to też jak najbardziej będzie można wesprzeć takie zwierzę, które ma padaczkę. Tak, no. Jak najbardziej, słuchajcie, tutaj też Karolina, takie dobre wieści. Medycyna naturalna ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o padaczkę, naprawdę. Jeśli chodzi o zioła również, także, no w tym zioła właśnie, między innymi, ale także olejki, znaczy w sumie o aromaterapii to nie będzie, jak już to może przy okazji coś tam na Q&A-ach będę podpowiadać, bo to jest kolejny duży temat, to mówię tak przy okazji mogę coś podpowiedzieć, tak? No i też o to będzie chodziło, że jeśli na Q&A-ach będziecie mieć takie pytania o jakieś konkretne przypadki, wiadomo, nie będziemy w stanie powiedzieć wam na 100%, tak? No bo wiadomo, że no nie będziemy, chyba że na sesji, to wtedy będziemy analizować przypadek waszego psa. Ale tak na Q&A-ach będziemy bardziej ogólnie kierować was, w którym kierunku możecie iść, w kontekście wsparcia którego narządu, w kontekście spróbowania ziół, no bo jeśli odpowiednio z ziół się skorzysta, właśnie z głową, przestrzegając pewnych tutaj zasad, to jest małe prawdopodobieństwo, ojejku, żeby jakieś nie wiadomo jakie też negatywne skutki uboczne, prawda, uzyskać. To nie jest tak jak eksperymentowanie z lekami farmakologicznymi, gdzie no, te skutki mogą być poważne i długofalowe. Natomiast tutaj wszystko wam opowiemy, jak to zrobić z głową, bezpiecznie i bez żadnych obaw, tak? I wtedy powiem szczerze, w moim doświadczeniu najwyżej nie zadziała. Najwyżej nie zadziałało. Najwyżej okazało się, że dobra, to nie było zioło dla psa, próbujemy innego, bo opcji jest naprawdę cała masa, tak? Super, kolejne, dobrze, tutaj dziewczyny się uaktywniły. Mam pytanko, mój pies zawsze się wgryza wręcz w prawe udo, tylko w prawe, robiłam USG, badania nic. Czy to też może być zwyczajnym zachowaniem kompulsywnym? Na pewno zdarzało się to częściej po zabraniu go ze schroniska, teraz już rzadziej, ale w chwilach nudy czy stresu to się zdarza. Na przykład jak za długo śpimy, a on już by chciał przywitać dzień o 6 rano. To brzmi, Gosia, niecierpliwość, jak udo, woreczek żółciowy, prawdopodobnie. No bo tak przez środek przepływa, przebiega prawej łapy. Pytanie, tak. Oczywiście to jest tylko takie zgadywanki, ale jak poznacie meridiany, to jest w ogóle fascynujące, a ja tutaj, proszę bardzo, pokażę wam piękną mapkę meridianów, jak przebiegają, lubię mieć je pod ręką, no to poznacie linię i zobaczycie, w jaki sposób łączą się one z narządami wewnętrznymi. I właśnie, Paulina, i właśnie tak jak powiedziałaś, to co wyłapałam, właśnie, 6 rano, za długo śpimy, już by coś chciał robić, prawda? Więc to może jest po prostu kwestia tego, żeby właśnie tak wesprzeć w ogóle jego element drzewa, jak się dowiecie, element drzewa, albo po prostu znaleźć też sposoby, i to od strony behawioralnej bym bardziej mogła wtedy podpowiedzieć również, żeby być może, jeśli jest typem osobowości drzewa, czyli takim właśnie jak ja, narwanym, robimy, Gosia, nie ma, że śpimy, do roboty, no to wtedy faktycznie trzeba też pod kątem osobowościowym do tego podejść, prawda? Od różnych stron. No właśnie, ma jeszcze refluks. No to jest właśnie, to jest, że tak powiem, są rozwiązania, zdecydowanie są rozwiązania, również ziołowe, tak? Na refluks, na ulewanie się, prawda? Tyle czasu go diagnozowałam pod względem żołądka, więc pytanie, czy tutaj tak naprawdę chodzi o kwestię fizyczną, prawda? Może to jest właśnie, bo wiecie, jak mówimy o tych elementach, drzewie, ziemi i w ogóle, o tych wszystkich narządach, to też mówimy pod kątem emocjonalnym. Nie tylko, jeśli mówimy, że może pies ma zaburzenie w woreczku żółciowym, to nawet nie może nie chodzić o ten fizyczny woreczek żółciowy, tylko o stronę emocjonalną. Narządy też mają emocje, tak, narządy też mają emocje, słuchajcie. One też potrzebują takiej psychoterapii czasem. Prawda, Gosiu? Tak, zdecydowanie. Cudownie. Także tak jak widzicie, to jest w ogóle fascynująca przygoda, bo to stajemy się takim detektywem, prawda? Nie wchodzimy w ciężkość tego, że mój pies, dolega mu padaczka. Nie no, dziwnie brzmi, ale wiecie, jakby dolega mu to i tamto, co ja mogę z tym zrobić? Wow, to znaczy dobra, to jest takie moje podejście, ale wow, pies ma padaczkę, dobra. Przeanalizujmy to, rozpiszmy symptomy, połączmy kropki, z którego, znaczy to jest, mówię, to jest typ drzewa, czyli dobra, co można z tym zrobić? Wyzwanie, prawda? Ciekawość, uruchamia się ciekawość, a gdy uruchamia się ciekawość, uruchamia się otwartość na możliwości, tak? A nie tylko i wyłącznie patrzenie na to, że taki jest symptom, trzeba ten symptom zniwelować. Walenty, co ty wyprawiasz? Waluś,
ale jeszcze nie skończyłam, musisz się zachowywać. Boże, kochany. No, Walenty już się tutaj niecierpliwi. O, też chyba sobie zacznie udo wygryzać. No właśnie. No właśnie, no ta Bożenka myślę, że będzie takim pięknym podsumowaniem. No tak jak Kupa mówi, to dlaczego organy mają nam nie mówić, prawda? Różnych rzeczy. Dokładnie. Waluś, a propos Kupy, prawda? O, Walenty usłyszał o Kupie i to chyba jest ten moment, słuchajcie, kiedy Walenty mówi, no właśnie, coś mi tu, coś mi już tutaj ciągnie, prawda, na dwór. Dobrze, Waluś, zaraz, cierpliwość. No, także dziewczyny, kochane nasze, uczestniczki dzisiejszego spotkania, bardzo fajne macie, no wiecie, to tak bardzo fajne, no może to, że psu się ulewa i ma refluks, to nie brzmi fajnie, ale w tym też jest potencjał, Paulina, to jest właśnie to, żeby rozbudzić ciekawość, co tkwi za tym, co tak dotychczas, z czym dotychczas tak walczyliśmy. To jest też hasło klucz, słuchajcie. A co, tak, gdyby wreszcie przestać z tym walczyć? O, ale jak, Zuzano, trzeba z tym walczyć, trzeba walczyć z biegunką, trzeba walczyć z lękiem, reaktywnością, agresją. No właśnie nie, właśnie można do tego podejść inaczej. Podejść z tą fascynującą ciekawością i odkryć drugą stronę, bo zawsze wszystko ma drugie dno. Tak. Jestem za, dokładnie. Ja też. No, fantastycznie, także cieszę się, że jesteśmy zgodne. Także tak, no będziemy tutaj, słuchajcie, kontynuować ten temat. Jeszcze temat na przyszły, chyba że macie jakieś do zasugerowania. O, tak. To w komentarzu możecie pisać tutaj właśnie pod tym live'em, jakie tematy byś was ciekawiły? Tematy, zagadnienia... Być może po prostu będzie dużo pytań, to na następnym spotkaniu odpowiemy, zrobimy taki właśnie Q&A. Dobra, to napiszcie tutaj w komentarzu i za tydzień będziemy kontynuować ten temat, który dzisiaj rozpoczęłyśmy. No i mając nadzieję, że naprawdę też was to po prostu wkręci, bo naprawdę, no słuchajcie, dla mnie odkrywanie tych terapii stało się naprawdę taką autoterapią, taką psychoterapią, dosłownie. Ja od momentu odkrycia T-Touch to po prostu weszłam w zupełnie inną przestrzeń, nie? W zupełnie inne patrzenie na zdrowie, zachowanie, życie z psem, życie ze sobą, patrzenie na innych ludzi, no a potem doszły inne. To się tylko rozwijało. No, więc naprawdę zachęcamy również was, żeby z tego skorzystać. Jeszcze jest pogłos. No dobrze, to dziękujemy wam za dziś. Dziękujemy bardzo, że byliście i później tych, którzy jeszcze będą z odsłuchu, także dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Dokładnie tak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Pa. Do zobaczenia. Pa. Lubię machać. Zawsze lubię machać jakoś tak milej.